Jesteśmy w Krakowie. Tomasz Rożek, o którym tak ciepło mówiła Anna Demna przed chwilą. Wspomniałeś przed momentem, że są i takie miejsca, które w definicji mają uzdrowiskowe, a też mają kłopot ze smogiem. No to Kraków właściwie jedno z nich. Może nie jest to uzdrowisko, ale jednak blisko gór. Nie jest, ale jest blisko gór. Jest w Niedźce, jest miastem bardzo dużym, no i bardzo znanym. Więc jak gdzieś ktoś mówi jakąś małą miejscowość, gdzie na przykład jakość powietrza wielokrotnie jest gorsza niż na przykład w Pekinie, no to nie wiemy za bardzo, gdzie takie miasteczko jest. Jak ktoś powie o Krakowie, o Rybniku, często o Katowicach, no to jak gdyby łatwiej nam to wszystko gdzieś tam na mapie sobie umiejscowić. Pytałeś, czym to grozi. Lista jest naprawdę bardzo długa. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego pierwszego układu, który nam się kojarzy z oddychaniem, czy układu oddechowego. To jest kwestia na przykład układu krwionośnego. No, my oddychamy, powietrze wpada do naszych płuc, przez pęcherzyki płucne do krwi przechodzi nie tylko tlen, ale cała masa różnych rzeczy. Ja zrobiłem kiedyś taki eksperyment, o którym chyba też opowiadałeś, z Wacikiem. Tak. Wrzuciłem go na swojego YouTube'a Nauka to Lubię. Tam go zobaczyło, czy w różnych miejscach go zobaczyło kilka milionów ludzi. To był eksperyment, w którym rzeczywiście wziąłem Wacik taki do demakijażu, założyłem na odkurzacz włączyłem. Dosłownie po minucie ten Wacik był czarny. Ale to, co to zrobił w Warszawie, w Szczecinie, podobnie byłoby? Byłoby identycznie. Byłoby może czasami gorzej. To mocno zależy od sytuacji pogodowej. Dzisiejsza sytuacja jest bardzo niekorzystna, bo jest zima, więc mamy piece centralnego ogrzewania włączone, ale z drugiej strony jest wilgotno i to jest duży problem, bo... Za chwilę dopytam, dlaczego ta wilgotność ma też znaczenie, natomiast jadąc z panią Anią w którymś momencie, jak się zatrzymaliśmy, tu nawet na rynku w Krakowie, w tych starych kamienicach po prostu szedł taki dym z komina, widać, że to musiał być dym węglowy, no. I to też jest problem starych miast, bo w starych miastach są stare kamienice, często mamy w tych kamienicach jeszcze stary sposób ogrzewania. Ja jestem bardzo ostrożny w takim krytykowaniu hurtowo wszystkich ludzi, którzy palą czym popadnie, bo czasami to po prostu z biedy wynika. Łatwo powiedzieć o sobie bogatej, no to dlaczego nie założysz sobie gazowego? Po pierwsze, nie wszędzie gaz jest, niestety, i to jest też w pewnym sensie zapóźnienie naszego kraju, nie wszędzie mamy gaz w XXI wieku, a po drugie, mamy bardzo drogi prąd, mamy najdroższy prąd w Europie, więc to nie jest tak, po prostu założymy sobie piec na prąd elektryczny i będzie czysto. Poza tym, wiesz, no, my w Polsce produkujemy prąd w sposób niespecjalnie cywilizowany. To jest tak, że sami się dokładacie, jeżdżąc mobilnym studiem, ale mamy auto elektryczne w połowie, no ale przecież ten prąd jest z węgla i to rzeczywiście jest ten problem, ale wspomniałeś też o tym, że wilgotność ma ogromne znaczenie. Tak. Dzisiaj jak ludzie, a jesteśmy już nauczeni tego, że nawet sprawdzamy sobie, czy jest sens wychodzić na dwór, czy nie, bo takie, a nie inne jest stężenie pyłków na przykład, to jak się ma ta wilgotność do ryzyka wdychania smogu? Widzisz, bo to jest tak, że mówimy smog, a myślimy o zanieczyszczeniu powietrza. To są troszeczkę dwie różne rzeczy. Zanieczyszczenie powietrza jest rzeczywiście niezbyt związane, czy niespecjalnie związane z warunkami takimi jak wilgotność, tylko raczej z temperaturą. Natomiast wilgotność ma znaczenie, jeżeli mówimy o smogu, bo smog to jest mgła, w której są, czy do której są poprzyklejane te wszystkie zanieczyszczenia. Jeżeli jest bardzo wilgotne powietrze, w powietrzu znajduje się dużo, nie wiem, malutkich kropelek wody, w największym skrócie, nie chcę, żeby jakiś fizyk teraz o mnie źle pomyślał, fizyk atmosfery na przykład, ale w największym skrócie. I te kropelki wody, czy ta para wodna, ona skleja z sobą to wszystko, co jest zanieczyszczeniem powietrza. Więc w największym skrócie znowu mówiąc, tak długo jak jest sucho, na przykład nawet wtedy jak jest bardzo, bardzo duży mróz, wtedy wilgotność powietrza spada, bo się osadza jako szron na przykład, to wtedy sytuacja smogowa, ona jest lepsza. Mimo tego, że logika by podpowiadała, no czym jest zimniej, tym więcej palimy, więc tym więcej zanieczyszczeń. Natomiast jeżeli gdzieś się jeszcze pojawi wiaterek, to on te zanieczyszczenia przedmuchuje. W takich miejscach jak chociażby Kraków, gdzie jesteśmy rzeczywiście w takiej dolince, to bardzo trudno jest przedmuchać zanieczyszczenie i bardzo trudno jest przedmuchać wilgotność, która się znajduje w powietrzu. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie, bo są tacy, którzy mówią, słuchajcie, to jest problem nas wszystkich, więc zacznijmy o tym myśleć w ten sposób. My proponujemy wieżę, która jest w stanie element z Parku Jordanowskiego oczyścić trochę. Zastanawiam się, co rzeczywiście każdy z nas byłby w stanie zrobić, żeby mieć wpływ na to powietrze i żeby ono było czystsze po prostu. Wiesz, ta wieża dotyka mojego serca wprost niemalże, bo ona ma bardzo dużą wartość edukacyjną. Wiadomo, że ona nie oczyści powietrza w całym Krakowie. Natomiast przez swój design
i przez technologie, które są w środku zastosowane, ona być może niektórym z nas otworzy głowę. To jest troszeczkę tak jak z tym eksperymentem, z tym wacikiem. Wiadomo, że ja w ten sposób nie udowodniłem zanieczyszczenia powietrza, ani nie sprawdziłem, w jakiej ono skali jest. Ale pokazałeś. Ale ja to pokazałem. I to otworzyło wielu ludziom głowę, bo wiesz, no, czy tu widać, no, no dobra, jak jest mgła... Czasami to, nie widać. Czasami wtedy, kiedy nie widać. Ale wiesz, czasami trudno jest rozróżnić mgłę od mgły zanieczyszczonej. Po prostu patrzysz, widzisz, o, mała widoczność, dlaczego? No bo mgła. Czy ona jest czysta, czy ona jest brudna? Tego na oko nie widać. Prosty eksperyment z odkurzaczem nagle pokazuje, ło, no to tego tyle jest, aż w powietrzu, niestety. Ta wieża, o której wspomniałeś, ona oczyszcza dosyć dużą kubaturę, ilość powietrza, bo około 30 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Ja to wczoraj szybko przeliczałem. My taką ilość powietrza zużywa w ciągu godziny kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To nie znaczy oczywiście, że w dużym promieniu od tej wieży nagle będzie czyściutko. To jest raczej instalacja, owszem, która ma sporo wspólnego z technologiami i sporo wspólnego ze smogiem, ale ona sytuacji w całym Krakowie nie poprawi, ale ona otwiera głowę, ona otwiera oczy i ona no, też pokazuje, że to jest rzeczywiście, tak jak wspominałeś, sprawa nas wszystkich. No bo też jest tak, dzisiaj wspominałem na początku spotkania, że Konrad Kruszkowski trochę żartując mówi, słuchajcie, to był problem w Krakowie ogromny zawsze, w Zakopanem też, w tej części świata bardzo. I nagle, kiedy zaczęliście wy w Warszawie widzieć, że to jest dramat, nagle się okazało, że to jest sprawa w ogóle ogólnopolska. Wiesz co, w Warszawie on też był bardzo dawno, ten problem, natomiast to jest troszeczkę tak chyba, i to jest w sumie może w tym wszystkim pocieszające, że takimi rzeczami zajmują się, czy takie tematy zaczynają do nas trafiać wtedy, kiedy inne zmartwienia dnia codziennego gdzieś tam umykają. Takimi rzeczami naprawdę nie przejmują się społeczeństwa trzeciego świata, bo oni nie mają w głowie, że tak powiem, miejsca na to, żeby się zajmować jakimś tam czystym powietrzem. To jest oczywiście pułapka, bo jeżeli my się tym nie zajmujemy, to kolejne pokolenia będą miały coraz gorzej. To jest trochę tak, że będzie coraz gorzej. Jak sobie myślisz, no ale jak ja mam wpływ na to, że to powietrze jest czyste? Przecież nie pójdę po całym Krakowie, nie zapukam do każdych drzwi, każdej kamienicy, nie powiem, słuchajcie, może się zrzucimy, nie palcie węglem. Więc jak czuję, że nie mam na to wpływu, to ignoruję to i oddycham tym, czym jest, co jest. To prawda tylko częściowo, bo to mówisz ty sam. No dobrze, ale jeżeli na przykład co dziesiąta osoba w takim Krakowie, widząc, że z komina kamienicy, w której mieszka, wydobywają się jakieś czarne, a czasami żółte kłęby dymu, gdyby powiedziała, gdyby, nie wiem, zadzwoniła na przykład, no nie mówię zaraz na policję czy straż miejską, choć być może tak powinno się robić, ale gdyby na przykład zadzwoniła do administratora, czy w tym momencie sytuacja by się nie polepszyła, to dokładnie tak samo dotyczy na przykład transportu. Transport taki indywidualny, on nie jest głównym źródłem smogu. W zasadzie jedynym miastem w Polsce, w którym ma znaczący udział, jest Warszawa. Natomiast w innych miastach on gdzieś tam jest w ogonie, ale on też ma wpływ. Gdyby teraz każdy z nas, jadąc do pracy, pomyślał chwilę, no mój sąsiad przecież też jedzie w tym samym kierunku. Albo, a może dzisiaj wsiądę do metra, a może dzisiaj wsiądę do tramwaju. To jest oczywiście też kwestia miast, które niespecjalnie w ten sposób na to patrzą. Mogłyby na przykład uruchomić dodatkowe linie tramwajowe na tych trasach, gdzie są zawsze korki. To jest problem wielowątkowy, wielopoziomowy i być może właśnie dlatego go tak trudno rozwiązać. Ale też to, że rzeczywiście dzisiaj ta świadomość tego, jak to wygląda, to, że w każdym miejscu możesz sprawdzić sobie, jakie jest stężenie tych pyłków, czy tych zanieczyszczeń, że możesz właściwie aktualizować to sobie w ciągu dnia. Jak widzę czasem moich znajomych, którzy od tego uzależniają, czy wychodzą z dziećmi na spacer, czy nie, że przedszkola od tego uzależniają, czy wypuszczą dzieciaki na zewnątrz, czy nie, no to ta świadomość jest coraz większa. Wiesz, to jest też cała masa innych rzeczy, które my możemy zrobić już nie jak gdyby, żeby zlikwidować smog, tylko żeby wpływ zanieczyszczeń na nasze zdrowie był jak najmniejszy. Znowu nawiążę do swojego kanału, jeśli pozwolisz. Ja kiedyś zrobiłem takie wideo, gdzie podawałem chyba z 10 punktów, co rodzic może zrobić, żeby wpływ smogu na zdrowie jego dziecka był jak najmniejszy. I tam rzeczywiście są takie punkty, jak już wychodzisz, to pij. To pij, dlatego że w momencie, jeżeli jama ustna w środku jest wilgotna, to wtedy więcej pyłków się przykleja gdzieś tam, a nie wpada do płuc. Spoglądaj na to, żeby no, na te chociażby aplikacje, o których ty wspominałeś, a jeżeli jest bardzo źle, to dobrze jest wyjechać chociażby na godzinę poza miasto i pospacerować sobie poza miastem, niż siedzieć w zamkniętym gdzieś tam pomieszczeniu. Także tych rzeczy jest naprawdę sporo, które my możemy zrobić, żeby smog był mniejszy, ale też my możemy zrobić, żeby ten wpływ smogu na nas był mniejszy.
I rzeczywiście to jest też, zaczyna być problem, o którym na poziomie rządu zaczyna się mówić, myśleć coraz poważniej, więc wierzę, że to będzie prędzej czy później do załatwienia. Zdaję sobie sprawę, że w Polsce nie zamkniemy nagle wszystkich kopalni, nie powiemy, słuchajcie, węgiel zapominamy i robimy inne rzeczy, ale to chyba w tą stronę musi iść powoli. No. Wiesz co, ja mam taki dosyć mało popularny pogląd, że węgiel jest rzeczywiście czarnym złotem, tylko to czarne złoto i łatwość dostępu niestety uśpiło naszą innowację, dlatego że technologie węglowe, nowoczesne technologie węglowe jest naprawdę bardzo dużo. My z nich nie korzystamy. Robimy... Nowoczesne to znaczy czystsze? To znaczy na przykład zeroemisyjne albo niskoemisyjne, ale węgiel może być też wykorzystywany na inne sposoby, w ogóle nie związane z energetyką, tylko właśnie z nowoczesnymi technologiami. Tego u nas w Polsce niestety nie słychać, mimo tego, że mamy naprawdę bardzo, bardzo dobrych specjalistów. Ja to czasami troszeczkę porównuję do sytuacji na Dzikim Zachodzie w Stanach Zjednoczonych. Tam w pewnym momencie pojawiło się złoto. I wtedy, kiedy ono się pojawiło, te obszary były jednymi z najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych miejsc w ogóle w całych Stanach. Tylko w pewnym momencie łatwość tego pieniądza uśpiła. I troszeczkę tak jest na Śląsku, albo nawet bardzo tak jest na Śląsku. Śląsk w erze, w której kopalnie były budowane, był jednym z najbardziej innowacyjnych regionów w całej Europie. Zresztą Katowice, jak się zna na Katowicach, zapraszam Cię do Katowic przy okazji, ale jak się zna na Katowicach, jak się rozmawia z ludźmi, którzy znają historię Katowic, nie przysypie nas ten węgiel? Nie, myślałem. To oni są w stanie pokazać miejsca, gdzie rzeczywiście architekci z Stanów Zjednoczonych przyjeżdżali po to, żeby zobaczyć nowoczesne budynki. Wtedy była ta innowacja, a później pojawili się komuniści, dla których gospodarka rabunkowa, czyli szybki pieniądz, to była podstawa i to wszystko wyparowało. Wcale nie uważam, że węgiel dla nas to jest jakieś nieszczęście. Uważam, że to jest wyzwanie, którego na razie nie podejmujemy. Tomasz Rożek, popularyzator nauki w różnych programach telewizyjnych, był z nami w Krakowie. Bardzo dziękuję, Tomku, za spotkanie. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia.